Dzień dobry wszystkie osoby spod znaku panny. Aniołki piękne, no i mamy kolejny miesiąc. Mamy maj, zrobimy sobie, kochani, rozkład typu krzyż celtycki. Sprawdzimy, kochani, na co uważać, jakie rady, jakie ostrzeżenia na ten czas. Na początek dam wam wyrocznie z jednorożców, potem zrobimy rozkład. I pamiętajcie, aniołki, że czytania, które ja wykonuję, są ogólne dla wszystkich panienek i nie z każdym będzie ten przekaz może rezonować. Co należy zrobić? Należy sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent. Nie przejmować się i odsłuchać tego drugiego znaku. Ważny jest też księżyc, a jeśli pytacie o miłość, proszę sprawdzić Wenus, w jakim znaku macie. Kochani, pamiętajcie, że odwdzięczamy się za każdy film łapką w górze i dwa słowa w komentarzu. Witam serdecznie też moich nowych słuchaczy. Bardzo, bardzo się cieszę, że Was tutaj przybywa. Zachęcam skarby do subskrypcji kanału, abyście mogli, kochani, otrzymywać natychmiast w tej samej chwili przekaz od kart, które ja dla Was tutaj wrzucam. Na bieżąco od razu, nie będą Wam się filmy wyświetlać po czasie, po fakcie, tak? Jeżeli możecie i chcecie, to kochani, proszę, żebyście udostępnili ten film. Niech on trafi do jak największej ilości osób, które tutaj z nami są, tak? No to kochani, tak jak obiecałam, tak robimy. Przesłanie od moich ukochanych jednorożców. Dla Was, kochani, karta delikatność, no proszę. Bądź dobry dla siebie i dla innych. Uszanuj swoją delikatność. Mów słowami miłości. A widzicie, może ostatnio nie byliście dla siebie delikatni. Może jest ktoś z Was, kto się czuje nieswojo, w swojej skórze, w swoim otoczeniu. Może żyjecie w hałaśliwym mieście, na jakiejś ulicy, gdzie jest dużo sąsiadów, gdzie jest szybka ulica, gdzie jest non-stop hałas. A może czujecie się bardziej przytłoczeni niż zwykle. Chyba czas spędzić trochę, kochani, czasu samotnie, z dala od ludzi. Może kochacie zwierzęta? Może powinniście kupić, wziąć sobie zwierzę? A może czujecie się, kochani, niezręcznie w takiej sytuacji, gdy na przykład się z kimś kłócicie, spieracie? I musicie zawalczyć o siebie i jest wam niezręcznie powiedzieć temu komuś, że nie ma racji, niech spada na drzewo. Reagowanie na taką sytuację z wrodzoną, kochani, delikatnością nie jest oznaką słabości. Nie, bo to jest wielka siła powiedzieć komuś prosto w oczy, nie masz racji. I wtedy możecie być nawet bardziej stanowczy i głośniejszy, bo może powiedzą, to nie ta panienka, która się nigdy nie odzywa, zawsze siedzi cicho. Więc swoją delikatność pokażecie na pewno, jak można kochać i jak szanować drugiego człowieka. Nie obawiajcie się mówić, kochani, językiem miłości, językiem delikatnym, językiem piękna. Okazujcie innym dobro. Ja Wam tą kartę, kochani, tutaj dam, żebyście o niej pamiętali. I przechodzimy, kochani, do odczytu. Dzisiaj anielski tarot, obecna sytuacja i Wasze wyzwanie. Mam ochotę od razu z grubej rury. Od razu i to z grubej rury, aniołki. Sprawy nabierają dużego tempa.
Wy zabieracie się w miesiącu maju za rzeczy ważniejsze, a nie tylko ważne. Dajcie sobie czas, kochani, na ostrożne przeanalizowanie swoich możliwości, bo rycerz powietrza to niestrudzony człowiek. Bardzo inteligentny, bardzo szybki, a wezwaniem dla Was na miesiąc maj będzie wreszcie zdecydowanie się postawienie kropki nad i. Co to oznacza? Dla części z Was będzie to taka sytuacja, gdzie już nie możecie dłużej odkładać decyzji. Czy za kogoś wyjść, czy przeprowadzić się, czy być w tej pracy, której nie lubimy. Dla części z Was będzie to skomplikowana decyzja. Może do tej pory, przez tyle miesięcy, tygodni, nie mogliście jej podjąć, bo albo było za dużo opcji, albo po prostu sami nie wiedzieliście, co zrobić, bo wszystko było fajne i nie wiedzieliście, na co się zdecydować. A karta radzi. Wiecie, jakie macie wyzwanie? Dalej szukaj. Skoro nie wybrałeś, czy nie wybrałaś do tej pory, nie zdecydowałaś się na to, czy na tego, to znaczy, że to nie jest to. Bo byłabyś pewna na 1001%, że to jest ten facet, że to jest ta kobieta, że to jest to mieszkanie, że tu chce mieszkać. Wasza energia jest bardzo szybka w tym miesiącu. Bardzo będziecie inteligentnie, szybko będziecie pojmować pewne rzeczy, szybko rozstrzygać spory. Będziecie działać dużo, szybko i wpadniecie na niejeden fajny pomysł i sądzę, że kochani, tutaj będziecie jak burza w tym maju, tak bach, przechodzicie. Wy możecie być w kilku miejscach w tym maju. Nad wodą, nad rzeką, w lesie i was wszędzie pełno. Wszędzie was pełno. No? Co by mogło wam przeszkodzić w tym miesiącu albo na co zwrócić uwagę, co by nie było korzystne? O proszę. No i wcale się nie dziwię, że piątka ognia może zaszkodzić. No może, bo będziecie miały albo dużą konkurencję, albo w ogóle konkurencję, albo jakiś kłopot, który trzeba będzie, kochani, pokonać. Możecie mieć konflikt z osobą jakąś. Możecie mieć konflikt w miejscu pracy, na przystanku. Ktoś, bo piątka była w to, kochani, rozterki. Bo ta osoba musi się kłócić, bo ta osoba wam dogada. Być może to nawet, kochani, będziemy sprawdzać w tygodniówkach. Być może coś czuję dla niektórych, to będzie ktoś z rodziny. Że nie będziecie umieli za cholerę się dogadać, nie? I to nie jest to, że wy prowokujecie. Nie, nie, nie. Ten kłopot, te dogadywanie jest ze strony innych osób. Także, no ktoś tam taki będzie. W podstawie waszego czytania super jest dziewiątka wody. No i się bardzo cieszę, bo karta w głównej mierze mówi o tym, że wasze marzenia, cele mogą się spełnić. Jeżeli do tej pory słuchają mnie panienki, które nie mają pracy, to jeżeli czekacie na ten telefon, że oni zadzwonią, bo wy chcecie pracować tu i tu, to ja wam powiedziałam, zostaw to, szukaj czegoś nowego, a na pewno znajdziesz. Odrzucisz wątpliwości, że skoro do dzisiaj nie zadzwonili, skoro nie chcą, więc czemu nie? W ogóle będziecie pięknie wyglądać, w ogóle będziecie dbać o siebie i wy, kochani, zadbacie przede wszystkim o siebie, o swoje dzieci, o swoją rodzinę, a to, co będzie dookoła, to nie będziecie na to marnować czasu. Na pierwszym miejscu wy, rodzina, dzieci, a potem dopiero cała reszta, co odchodzi do przeszłości. No właśnie, ósemka buław. Już macie dosyć tego pracowania za dwóch, brania za kogoś zastępstwa, brania nadgodzin. Wszyscy do was się zgłaszają, bo czegoś potrzebują, a jak panienki potrzebują, to nagle nie ma nikogo.
I wy powiecie hola, hola. Wreszcie panienki postawią granice. Już nie będziecie się spieszyć. Już nie będziecie spóźniać się do pracy, spóźniać, bo musicie brać 10 rzeczy ze sobą rano. Zrobicie podział w domu, kto robi śniadanie, kto sprząta. Zrobicie taki porządek. Wiele rzeczy, które działo się u was w tym samym momencie, w maju doprowadzicie do tego, że powiecie stop. Ja jestem tylko człowiekiem. I zobaczycie, że możecie się poczuć tak zmęczeni, znużeni, że sądzę, że wyjedziecie nad wodę, że wyjedziecie w miejsce gdzieś, gdzie jest natura, gdzie można się uziemić, gdzie można pochodzić boso, kochani. Widzę, że wy tego potrzebujecie, bo u was się działo za dużo. Dlatego ta ósemka ognia, ona odchodzi. Że wy już nie chcecie tylu tych gości, wy już nie chcecie, żeby tam niektóre osoby dzwoniły, bo już macie tego serdecznie dosyć, bo z tego nic nie wynika. Nie wynika, nic nie ma i nie będzie. Co tam u was w głowie? Do czego tam dążycie? Koło fortuny. Bardzo się cieszę, bo koło fortuny to jest czas dobrych zmian, słuchajcie. Tak jak wam powiedziałam, że sytuacja nagle się poprawi. Nagle idziecie do przodu i wystarczyło tylko delikatnie komuś powiedzieć spadaj na drzewo i już, kochani, macie święty spokój. Przede wszystkim, jeśli chodzi o sprawy finansowe, może się poprawić wasza sytuacja. Aniołki zesłały wam tą kartę, bo w waszym życiu pojawią się nowe możliwości, nowe szanse. To jest taki fajny czas, gdzie trzeba korzystać z tych korzyści, które przychodzą. Może coś, co było w was zablokowane, tak? Czyli jakieś stare blokady, one się po prostu tak jakby kruszą, tak? Rozpadają, ich już nie ma. Nastąpi poprawa w sferze finansowej, czyli podwyżki, awanse, nawet kochani, dla niektórych przy tym kole fortuny Archanioła Michała jakby karma się miała dokonać już. I ta karma będzie zrównoważona. Tutaj może się stać jakiś cud. Coś, ktoś może się pojawić z przeznaczenia. Czyli coś, co było wam, kochani, zapisane tam u góry. Tak? Bardzo fajnie. Co nadchodzi? Nadchodzi rycerz ognia. Tak jak powiedziałam, niespodziewane wydarzenie, niespodziewane sytuacje, coś, co nas zaskakuje szybko, niezwłocznie, trzeba poświęcić temu uwagę. Kochani, jeżeli chodzi o osobę, ta osoba jest bardzo niespokojna, bardzo gwałtowna, bardzo szybka, ale pewna siebie, że on na przykład. Jeżeli macie ochotę w tym miesiącu na romans, to tylko na romans możecie liczyć. Jeżeli ta osoba wam będzie obiecywała złote góry, nie ufałabym, bo ona się szybko nudzi. Ona przychodzi dosłownie na chwilę, pobawi się i spada. Na początku będzie pisać 10 razy dziennie, a potem raz dziennie nie napisze, a jak ty napiszesz, to ci powie: napisałem do ciebie pół roku temu, że cię kocham, nie muszę ci powtarzać codziennie. Na przykład, tak? Także tak to właśnie wygląda, kochani. Wy w tej sytuacji, wy w tym miesiącu. No właśnie. A wy musicie bronić za wszelką cenę, kochani, swoich granic, swoich decyzji, swoich przekonań. Siódemka ognia, kochani, brońcie swojego terenu, chrońcie swoją rodzinę, rozsądnie wybierajcie osoby, z którymi się spoufalacie. Myślę, że tutaj czas będzie, tak jak mówię, unikać półprawd i powiedzieć komuś delikatnie, co o tej osobie sądzicie. Może to będzie wasz upierdliwy krewny, może będzie upierdliwa sąsiadka, dacie sobie radę z tą osobą, jestem pewna. Co się dookoła dzieje? Otoczenie, dzieci, rodzina, przyjaciele, nadzieje czy obawy i karta wynikowa. Kochani, czwórka powietrza, jeśli chodzi o dzieci i przyjaciół. Tutaj dajcie sobie więcej czasu. Może każdy
musi teraz zająć się sobą, może trzeba odpocząć, może ktoś wyjedzie gdzieś, może wy chcecie wyjechać. Tutaj widzę, że każdy sobie. Każdy jest zajęty sobą. Może już wasi znajomi, rodzina planują wyjazdy, stąd ten kontakt będzie taki ograniczony, a może wy chcecie planować razem. Jeżeli chcecie planować razem, no to zastanówcie się, w którym kierunku i mocno zastanówcie się, zanim podejmiecie na 100% decyzję. No i zobaczymy te lęki. No i mamy księżyc, no właśnie. Odrzućcie lęki, przestańcie mówić nie dam rady. Pewne rzeczy są, kochani, przed wami w tym miesiącu ukrywane. Tutaj pisze, że sprawy dzieją się za sceną. Nie możecie pójść naprzód poprzez jakiś lęk, że was odrzucą, że źle o was powiedzą, że czegoś nie możecie zrobić. Bardziej bym, kochani, uważała i zwróciła uwagę, kochani, przy tej karcie na swoje sny. Zapisujcie sobie, gdyż mogą wam coś przekazać. Albo na przykład medytujecie. Zapamiętajcie, kochani. Czasami, kochani, strach nas tak blokuje, tak jak to było przed powiedzeniem komuś prawdy. Albo boimy się, że zostaniemy sami, dlatego bierzemy byle co. Godzimy się nawet na zwykły romans, na bycie kochanką, niż na poczekanie na kogoś fajnego, żeby tylko nie być samemu. Karta rada, dwójka ziemi. No. Zbyt wiele dzieje się u was i działo się w tym samym czasie. Mieliście po prostu jak taki kołowrotek, tak się działo i to dla was jest za szybko. Wy lubicie pomyśleć, zanim podejmiecie decyzję. Ja myślę, że wiele z was może chcieć się wyprowadzić, przeprowadzić, zmienić pracę. Ale to nie jest maj, to nie jest ten czas jeszcze. Ale ja widzę, że decyzję podejmujecie. No. Dobre decyzje. Aniołki kochane. A na koniec, tak jak obiecałam, dostaniecie ode mnie przekaz od aniołów. Pamiętajcie, by się zrewanżować, dać łapkę w górę, zostawić dwa zdania w komentarzu, no i udostępnić filmik, tak? Skarby, do startu gotowy, ruszaj. Zaczynacie w maju i to jest dla was nowy początek. Teraz jest doskonały czas na skok i złapanie pragnienia twojego serca. Myślę, że jakieś decyzje podejmiecie w maju, które później, w późniejszym czasie, w ciągu roku będą bardzo ważne. Czy to będzie zakup mieszkania, zmiana pracy, zmiana miejsca, nawet i kraju zamieszkania. Wielkie, potężne zmiany. Olbrzymie. Skarby, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy horoskop. Trzymam za was kciuki. No i do usłyszenia. Pa, pa, skarby.